Drodzy, bardzo mi miło. Ja nie mam tyle odwagi, żeby mówić do Was po angielsku, więc postanowiłam podnieść sobie poprzeczkę i mówić do Was w jednym z najtrudniejszych języków świata, czyli po polsku. Jestem pedagogiem z wykształcenia, jestem profilaktykiem. Dzisiaj taka prezentacja, a właściwie tak naprawdę moja wypowiedź, bo prezentacji tutaj nie będzie prawie wcale, dotycząca dorastania, ponieważ postawiłam taką tezę: dorastać w trudnych czasach i nie zwariować. Mam dla Was dwie wiadomości. Pierwsza jest taka, że większość z Was dorośnie i większość nie zwariuje. Natomiast druga wiadomość już nie jest taka dobra, nie będzie wcale tak prosto, tak? Przed Wami dość duże wyzwania. Ja pracuję z dorastającymi ludźmi, rozmawiam z nimi o zagrożeniach, które mogą ich spotykać. I z tych spotkań wyciągam czasami taką bardzo dużą refleksję na przyszłość. Zdarzają mi się dzieciaki, które nie są już, nie powinny już pracować ze mną, tak? Czyli ja, zajmując się uzależnieniami, trafiam w szkołach na młodych ludzi, dla których na profilaktykę już za późno. Ja takie spotkania bardzo długo pamiętam. Moja praca polega na tym, że nie mam z Wami bliższego kontaktu. Być może niektórzy z Was znają mnie ze swoich szkół, pojawiłam się na jakichś zajęciach, rozmawialiśmy czy o uzależnieniach, czy o innych tematach związanych ze zdrowiem, a potem zniknęłam. Kiedy spotykam uzależnionych młodych ludzi w szkołach, ja nie mam takiej możliwości, żeby wiedzieć, co z nimi dalej. Mogę ich pokierować, mogę pomóc im szukać jakiejś pomocy, natomiast nie mam żadnej możliwości, żeby sprawdzić, czy im się po prostu udało. Miewam też takich młodych ludzi, którzy podchodzą do mnie, nie zapomnę pewnego 18-latka, który po zajęciach ze mną podszedł i powiedział z takim olbrzymim żalem: dlaczego nikt nigdy ze mną tak nie rozmawiał? Ja w swoim życiu tyle rzeczy zrobiłbym inaczej. Słuchajcie, usłyszeć w ustach 18-latka tak gorzką refleksję, tak? Taką samotność, nikt ze mną nigdy tak nie rozmawiał, nikt mi tego tak nie powiedział. No to jest przeżycie, którego się po prostu nie zapomina, tak? Więc dzisiaj będziemy trochę o tym rozmawiać, trochę o takiej Waszej samotności w tym świecie, trochę o tym, że to dorastanie stanowi taki, no, dość pełen wyzwań proces, tak bym powiedziała. Ja bardzo często, rozmawiając z młodzieżą o dorastaniu, mówię, że jest to trochę taki proces, który przypomina wypalanie gliny. Kiedy zrobimy glinianą rzeźbę, kiedy zrobimy gliniane naczynie, ono jest w tej postaci przed wypaleniem bardzo łatwe do zniszczenia. Jest bardzo łatwe do zadrapania, bardzo łatwe do uszkodzenia, do zgniecenia po prostu. Tym procesem, który powoduje, że ono będzie służyć dość długo, że ono będzie trwałe, że już nie będzie tak łatwo go zniszczyć, jest wypalanie w piecu. I dla młodych ludzi, w moim pojęciu, dorastanie jest takim procesem wypalania w piecu, tak? To wtedy krzepniecie. I teraz pytanie, w jaki sposób będę dorastać? Czy będę dorastać w taki sposób, żeby zyskać z tego procesu jak najwięcej? Czy całą tą burzę emocjonalną, te wszystkie zmiany, które się ze mną będą działy, będę przechodzić na trzeźwo? Czy będę je przechodzić świadomie? Czy postanowię cieszyć się życiem? Słuchajcie, nie zapomnę 13-latki, która podeszła do mnie, w pierwszej klasie gimnazjum dziewczyna była, podeszła do mnie na zajęciach, opowiadając mi bez żadnego skrępowania o swoich doświadczeniach z narkotykami. I to nie była tylko marihuana. I powiedziała do mnie: bo wie Pani, w życiu trzeba spróbować wszystkiego. 13-letnia dziewczyna, która mówi coś takiego, ja powiedziałam, że owszem, jak najbardziej, bądźmy otwarci na nowe doświadczenia. Tylko że pytanie brzmi: naprawdę musimy spróbować wszystkiego, czy to jest w ogóle możliwe? Czy musimy wybrać, co chcemy spróbować, z czego możemy coś wynieść, co nam nie zrobi krzywdy, tak? Więc nie jest wcale łatwo, moi drodzy. Oczekuje się od Was tego, że będziecie wiedzieli, co zrobić ze swoim życiem. Oczekuje się od Was, że będziecie podejmowali rozsądne, racjonalne decyzje. Ale nawet trochę biologia jest przeciwko Wam, bo będę dzisiaj dość dużo mówić o dojrzewaniu pewnych części mózgu, które są z tym związane. Słuchajcie, do tego wszystkiego żyjemy w takim świecie, który jest rajem konsumenta, tak bym powiedziała. Mamy takie okoliczności wokół nas, które pozwalają nam właściwie wszystko mieć, po wszystko sięgać. Nie mamy zbyt dużych ograniczeń. Jak ja sobie pomyślę o moim nastoletnim świecie i o Waszym nastoletnim świecie, to powiem Wam, że często sobie wyobrażam taką sytuację, że mój nastoletni świat jest wielkości takiej szklanej kuli, która stoi w Waszym świecie na regale. Ponieważ mój nastoletni świat to byli moi rodzice, to byli nauczyciele, z którymi się spotykałam, to byli moi koledzy z podwórka i ze szkoły. I na tym się mój świat kończył.
Wy dzisiaj macie potężne możliwości, macie sieć, możecie mieć w swoim życiu kogo tylko chcecie. Możecie wpuszczać do swojego życia różnych ludzi, możecie dawać im prawo do różnych zachowań, więc tak naprawdę jest tak, że ja nie jestem bardzo dużo od was starsza, ale już nie do końca rozumiem ten świat, w którym żyjecie, nie do końca rozumiem, jak można to wszystko robić. Słuchajcie, chcemy przyjemności. W dzisiejszym świecie tą przyjemność jest bardzo łatwo sobie dostarczyć, bardzo łatwo ją odczuwać, można ją mieć natychmiast, nie trzeba na nią czekać. Jeżeli mam ochotę dobrze się bawić, mam bardzo dużo możliwości. Pytanie brzmi tylko, czy to jest jedyna droga do tego, żeby jakąś satysfakcję i przyjemność odczuwać? I gdzie nas to prowadzi? Ponieważ mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy mówią nam: ja wiem, jak powinieneś żyć, ja wiem, co może ci sprawić radość, ja mam odpowiedź na to, czego możesz potrzebować. Co więcej, my możemy dzisiaj nie wiedzieć absolutnie nic na temat potrzeby, która ujawni się jutro i już natychmiast będziemy mieć zaspokojenie tej potrzeby, tak? Czyli pojawi się produkt, może usługa, może zupełnie coś innego, co będzie zaspokajało potrzebę, której dzisiaj nawet nie jesteśmy świadomi. Więc wcale nie jest łatwo, słuchajcie. My, mając dostęp do przyjemności, sięgamy po nie, bo dlaczego nie? Kto z nas nie lubi czuć się przyjemnie? Myślę sobie, że to jest też uwarunkowane biologicznie. Prawie 50 lat temu, w latach 60., zrobiono taki eksperyment ze szczurami, którym w mózgu umieszczono elektrodę i dano im do dyspozycji dźwignię, która aktywowała ten obszar mózgu i powodowała, że szczur odczuwał przyjemność, satysfakcję. Co się okazało? Bardzo szybko odkryto regułę, tak? Szczur naciskał na dźwignię, czuł się dobrze. W pewnym momencie było tak, że to naciskanie na dźwignię stało się taką rzeczą, która zastępowała wszystkie inne, tak? Czyli szczur stopniowo rezygnował z kolejnych aktywności, żeby naciskać ten przycisk, który daje im przyjemność. I słuchajcie, to odczuwanie przyjemności jest takie bardzo ewolucyjnie również uzasadnione, ponieważ istnieje taki mechanizm, tak? Mam jakąś potrzebę, działam, żeby tą potrzebę zaspokoić i dostaję za nią nagrodę, tak? Czyli uwalnia się w moim mózgu dopamina, działa ten mechanizm nagrody, odczuwam satysfakcję i to mnie motywuje do kolejnych prób. Byłoby świetnie, gdyby ten mechanizm działał tylko i wyłącznie w przypadku rzeczy, które gdzieś nas wzbogacają, które nas czegoś uczą, które powodują, że się lepiej przystosowujemy, albo łatwiej nam będzie przetrwać. Problem polega również na tym, że ten mechanizm można bardzo łatwo uwolnić za pomocą substancji chemicznych, za pomocą jakichś czynności, które zaczynamy wykonywać przesadnie, obsesyjnie, które przynoszą nam przyjemność. I możemy doprowadzić się do takiej sytuacji, że gdzieś ta nasza równowaga zostanie zakłócona, czyli będziemy potrzebowali coraz więcej tych impulsów wyzwalających przyjemność, żebyśmy w ogóle czuli się dobrze. W momencie, kiedy tych impulsów po prostu będzie zbyt mało, my będziemy zdołowani, my będziemy się źle czuli, nam będzie po prostu smutno, będziemy mieć zanik motywacji, zanik ambicji. Więc pojawia się w tym świecie gdzieś takie ryzyko, że my tej przyjemności będziemy dość intensywnie szukać. Czy w takim razie unikać przyjemnych rzeczy? Czy w takim razie, będąc ostrożnym, starać się nie ryzykować, na wszelki wypadek, stanąć gdzieś z boku, pozwolić, żeby to życie gdzieś koło nas płynęło? Słuchajcie, nie do końca, absolutnie to nawet nie jest tak. Tylko tutaj się pojawia taki problem, czy takie wyzwanie właściwie, żebyście stawiali sobie granice, żebyście próbowali rozważać, co z tego całego nurtu przyjemnych, mniej przyjemnych, ciekawych, ekscytujących, czasem szkodzących rzeczy wybrać, tak? To jest jedno z wyzwań, które przed wami stoi. Ja wam chcę powiedzieć, że to nie jest takie łatwe wyłapać moment, kiedy przyjemność staje się nałogiem. Kiedy w pewnym momencie z konsumpcji przechodzimy w jakąś taką obsesyjną formę korzystania z czegoś. Bardzo często powołuję się na przykład mojej mamy, ponieważ ja w ogóle mam dużo z uzależnieniami wspólnego, nie tylko teoretycznie, ale jestem dzieckiem osób uzależnionych. Mój tato był alkoholikiem, moja mama bez papierosa, bez kawy nie potrafiła rozpocząć dnia. Ja jestem im wdzięczna za te doświadczenia, ponieważ nic tak nie uczy życia jak to, że patrzysz, jak bliska ci osoba nie jest w stanie rozpocząć dnia, jeżeli najpierw z zamkniętymi oczami nie dojdzie do ekspresu, do kawy, nie odpali pierwszego papierosa i dopiero po kilku zaciągnięciach i po kilku łykach kawy ja jestem w stanie otworzyć oczy i rozpocząć dzień. Słuchajcie, to we mnie zbudowało takie bardzo silne postanowienie, że nie dopuszczę do tego, żeby jakaś czynność kontrolowała moje życie. Po prostu nie zgadzam się na to.
Słuchajcie, moja mama jest palaczem od 45 lat. W zeszłym roku obchodziła 60. urodziny. Zaczęła palić, kiedy miała 15 lat. Wypaliła pierwszego papierosa jako nastolatka. Jak taki proces mógł wyglądać? Co się z nią działo, kiedy podjęła decyzję, że być może spróbuje? I tutaj chcę wam pokazać, jak trochę ta biologia wam przeszkadza w podejmowaniu pewnych decyzji. Słuchajcie, takim ośrodkiem, który ma duży wpływ na nasze działania, na naszą samokontrolę, czyli takie powstrzymanie się od pewnych rzeczy, jest kora przedczołowa, która osłania płat czołowy mózgu, w przedniej części mózgu. I to jest taki ośrodek, który niestety, to jest ta zła wiadomość, dojrzewa dopiero około 25 roku życia. Co to oznacza? Że często, kiedy my młodym ludziom zarzucamy, że oni są impulsywni, że oni najpierw robią, a potem myślą, że są samolubni, bo nie potrafią się postawić w pozycji martwiących się o nich rodziców, odpowiedzialnych za nich nauczycieli i wychowawców, no to my trochę ich krzywdzimy, dlatego że wielu młodych ludzi jeszcze nie jest w stanie tego po prostu mieć, że tak powiem, w pakiecie, tak? Oczywiście my możemy nad tym pracować, ale to nie jest tak, że możemy to mieć. Weźmy tą 15-latkę, która wypala pierwszego papierosa. Codziennie w Polsce 500 dzieciaków wypala swojego pierwszego papierosa. Moja mama była takim dzieciakiem swego czasu. Pewnie wypaliła tego papierosa, bo była ciekawa. Pewnie go wypaliła dlatego, że chciała czuć się bardziej dorosła. Może chciała komuś zaimponować. Ja do tej pory nie wiem, jakie moja mama miała motywacje, a ona już tego nie pamięta. Natomiast bardzo często mówi do mnie, to jest mój ulubiony tekst osób uzależnionych. Gdybym wiedziała, jak to teraz będzie po tych 45 latach palenia, nigdy w życiu nie wypaliłabym swojego pierwszego papierosa. A ja wam powiem szczerze, że wątpię. Naprawdę wątpię. Dlatego, że w momencie, kiedy moja mama albo była do tego namawiana, albo sama była tak odważna, że postanowiła poczuć się dorosła i podjąć tą decyzję, u niej już się w mózgu uruchomił układ nagrody. To znaczy wydzieliła się pewna ilość dopaminy, która spowodowała, że ta ekscytacja i podniecenie tym aktem, który zamierza wykonać, no, rosła, tak? Gdyby była starsza, z jej płata czołowego popłynąłby komunikat: słuchaj, wiesz, że to nie jest zdrowe, wiesz, że to ci może zaszkodzić, wiesz, że może ci to zrobić krzywdę, tak? Uczono cię o tym, nie ryzykuj, tyle chorób, tyle ludzi umiera z powodu palenia. Natomiast ona miała 15 lat, co oznacza, że efekt był taki, że jej kora czołowa właściwie została zagłuszona tym wyrzutem dopaminy i po prostu przeszła w tryb offline, tak? Czyli przestało być istotne to, co gdzieś tam ten jej ośrodek ostrzegania mówi. I bardzo często, kiedy podejmujemy, właśnie, tutaj mamy ten drugi slajd, natomiast jeżeli mogę was prosić o pomoc i przewincie mi do wcześniejszego obrazka, tak jak widzicie, komunikat z tego płata czołowego, który u nastolatków, on nie jest zbyt intensywny, ale ten ośrodek ekscytacji, który już się uruchomił, mówi: aj tam, pomyślę o tym jutro. U nałogowych palaczy działa to dokładnie tak samo. Ja wiem, że mnie to zabija, ja wiem, że mnie to kosztuje, ja wiem, że nie pachnę zbyt ładnie, ale to nie będę o tym teraz myśleć, tak? To nie dziś. Kiedy ja rozmawiam z gimnazjalistami o raku płuc, to oni mówią: proszę panie, przecież ludzie tyle nie żyją, że tam gdzieś na starość mieć nowotwór płuc. Bardziej do nich przemawia, kiedy opowiadam, że w mojej rodzinie już takie przypadki były, że moja kuzynka 2 lata temu w moim wieku zmarła na rozedmę płuc związaną z paleniem, a mimo to 10 ostatnich dni życia spędziła w szpitalu, chodząc z kroplówką na stojaku na papierosa. A pierwszym zaleceniem lekarzy było, żeby tego nie robiła. Więc tutaj jeszcze gdzieś tam się ten komunikat może pojawić, który bardzo łatwo jest przeoczyć. I w związku z tym, proszę o ten drugi slajd, ten płat czołowy przechodzi w tryb offline i już słyszymy tylko komunikat: będzie ekstra, jesteśmy podekscytowani. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasz mózg lubi nowe bodźce. Lubi, tak? Dlatego, że za każdym razem, kiedy próbujemy czegoś nowego, nasz mózg się po prostu ekscytuje tym, że czegoś nowego się nauczy. On będzie sobie próbował zakwalifikować ten bodziec, czy on jest przyjemny, czy on jest jakiś szkodliwy, ale nauczy się czegoś nowego i to jest dla niego jak najbardziej istotne. Słuchajcie, układ nagrody, tak jak powiedziałam, ma bardzo jakby ewolucyjnie ważne znaczenie. Wyobraźcie sobie naszego przodka, który gdzieś siedzi przed jaskinią, jest głodny i widzi jaszczurkę, która wygrzewa się na kamieniu. I teraz co on może zrobić? On może tą jaszczurkę upolować, zjeść tą niewielką ilość mięsa i właściwie dalej będąc głodnym czekać na kolejną. Ale mógłby jeszcze pokombinować trochę inaczej, włożyć trochę wysiłku
i na przykład naostrzyć w grot włóczni, przymocować go do jakiegoś długiego pala, tak? I pójść na długą wędrówkę, szukając mamuta. Włoży w to wysiłek, poświęci trochę czasu, poświęci trochę wysiłku, dlatego że nie będzie od razu najedzony, tak? Po tej jaszczurce też by nie był. Ale jego układ nagrody będzie preferował takie postępowanie, dlatego że wprawdzie się trochę namęczy, wprawdzie trochę poczeka, ale efekt, który może osiągnąć, bo weźcie też pod uwagę, że wcale on nie wie, czy on po pierwsze tego mamuta spotka, po drugie, czy będzie w stanie go upolować i czy w ogóle to przeżyje takie spotkanie. Ale jeśli to wszystko mu się uda, efekt będzie znacznie bardziej korzystny. Więc jego mózg będzie preferował takie rozwiązania. I takie rozwiązania nazywają się po pierwsze mechanizmem samokontroli, ponieważ jesteśmy w stanie zrezygnować z takiej doraźnej, szybkiej, płytkiej i wcale tak naprawdę nie załatwiającej niczego przyjemności na rzecz przyjemności odroczonej w czasie. Czyli jest to też mechanizm opóźnionej gratyfikacji. Jestem w stanie sobie darować to, mimo że wszyscy tak robią i mówią, że to jest fajne i że powinniśmy tak wszyscy postępować, na rzecz tego, że chcę osiągnąć większą nagrodę za większy wysiłek za jakiś czas. Gwarantuję wam, że satysfakcja z takiego opóźnionego, z takiej opóźnionej nagrody będzie znacznie głębsza i znacznie bardziej długotrwała. Dlatego trochę wśród młodych ludzi widzę takie dwa zjawiska. Albo się rzucam po prostu na wszystko, co gdzieś wokół mnie jest i jest atrakcyjne i przyjemne i korzystam z tych chwilowych impulsów przyjemnych, albo część z was podejmuje taką decyzję, okej, fajnie, ja wiem, że mody, ja wiem, że ludzie mówią, że to jest fajne i wszyscy to robią i też powinnam, ale ja mam inne priorytety. Ja chcę o siebie zawalczyć, ja chcę swój proces dojrzewania przejść na trzeźwo, żeby zarejestrować to wszystko, co się wokół mnie dzieje, żeby z każdego doświadczenia, które w tym czasie przeżyję, wynieść jakąś lekcję, tak? Żebym się była w stanie nauczyć z tych ważnych emocjonalnych doświadczeń, doświadczeń związanych z nowymi bodźcami, tego wszystkiego, co przyda mi się w przyszłym życiu, tak? Czyli odsuwam gratyfikację, niekoniecznie rzucam się na wszystko, ale na przykład pracuję nad tym, żeby gdzieś dalej zajść. Pracuję nad tym, żeby przeżyć jakąś większą przygodę. Zrobiono taki eksperyment na Uniwersytecie w Stanford, gdzie badacze wzięli ponad 650 kilkuletnich dzieci i to się nazywa często eksperymentem z pianką marshmallow. Wzięto te dzieci do pomieszczenia, stawiano przed nimi talerzyk z pianką marshmallow, którą dzieci bardzo lubią i mówiono im, słuchaj, możesz zjeść tą piankę teraz, bo ja muszę na chwilę wyjść, będziesz musiał na mnie poczekać. Możesz w tym czasie zjeść tą piankę i to jest w porządku, ale możesz również poczekać, aż wrócę, nie zjadając tej pianki, wytrzymać i wtedy dostaniesz drugą piankę ode mnie jako nagrodę. Co się okazało? Powtórzono niedawno ten eksperyment, niestety nie miałam możliwości pobrania tego filmu, ale dzieci są cudowne, tak? Dzieci niektóre kombinowały, niektóre dzieci oblizywały piankę, bo w końcu trochę poczułam smaku tej pianki, a ona ciągle była na talerzyku. Niektóre dzieci wyjadały środek najlepiej od spodu, żeby nie było tego za bardzo widać, ale 30% tych czteroletnich siłaczy po prostu była w stanie się opanować, była w stanie tą piankę na tym talerzyku zostawić, po czym badacz dawał im gratyfikację. Żeby było ciekawiej, kilkanaście lat później ci sami badacze zwrócili się do opiekunów, rodziców tych dzieci z prośbą o informację, jak potoczyło się dalsze życie tych dzieciaków. I co się okazało? Okazało się, że to jest doskonała strategia, dlatego że te dzieci osiągały lepsze wyniki na testach różnego rodzaju. Te dzieci miały mniejsze problemy z zachowaniem na przykład, czyli potrafiły się samokontrolować, nie wpadały w kłopoty po prostu. Te dzieci w końcu osiągały większy sukces zawodowy. Czyli okazuje się, że ta strategia, nie muszę się rzucać na wszystko, bo jest, ma swoje podstawy. Moi drodzy, ja zawsze mówię, że dorastając podlegacie wpływom, tak? Nie dość, że oczekuje się od was jednak podejmowania jakichś decyzji, jednak jakiejś strategii działania, jakiegoś planu, to jeszcze bombardują was marketingowcy, na przykład oferując wam różne produkty. Co więcej, wasi koledzy, środowisko, w którym żyjecie, również stawia wam jakieś wymagania. Oczekują, że będziecie jacyś, żebyście pasowali, tak? Oczekują, że będziecie, nie wiem, mieć jakieś ubrania, mieć jakieś gadżety, będziecie jacyś w takim sensie, nie wiem, zachowania po prostu, tak? Żebyśmy do tych grup pasowali. Ja mam taką bardzo mocną nadzieję, że wśród tych wszystkich oczekiwań
są wśród was też mądrzy dorośli. Ja nie mówię tylko o waszych rodzicach, którzy, mam nadzieję, stawiają wam mądre wymagania, stawiają wam granice, czyli mówią: dziecko, ty musisz podjąć jakiś wysiłek, żeby osiągnąć jakąś nagrodę. I ja bardzo mocno uwielbiam tą notkę zostawioną na lodówce przez jakichś rodziców. W tym tygodniu mamy codziennie nowe hasło do Wi-Fi. Żeby uzyskać dzisiejsze, musisz zrobić kilka rzeczy. Musisz wykonać wysiłek, zostaniesz nagrodzony. To nie jest tak, że wszystko ci się po prostu należy i niczego nie musisz robić. Uwierz mi, twoi rodzice nie działają wbrew twojemu interesowi. Mądrzy nauczyciele, którzy wymagają od ciebie, nie działają wbrew twojemu interesowi. Oni działają dla ciebie. Słuchajcie, ja miałam takich nauczycieli w podstawówce, których się strasznie bałam. Ja uważałam, że to jest po prostu, że to są sadyści, którzy czerpią niesamowitą radość z tego, żeby nam było bardzo źle. Ja ich po latach tak bardzo mocno doceniam, ponieważ okazuje się, że to byli najlepsi nauczyciele, jakich miałam w życiu. To nie był sadyzm, to była bardzo duża mądrość życiowa i takich ludzi wam bardzo mocno na waszej drodze życzę, tak? Do tego chcę jeszcze trochę powiedzieć o tym współczesnym świecie, który nas otacza. Czy mam jeszcze czas, zapytam, ponieważ nie widziałam 5, 10, 15, mogę jeszcze mówić. Słuchajcie, ja robię też zajęcia dotyczące sieci, cyberprzemocy z dziećmi. I obserwuję ten świat z taką dużą ciekawością. I mam takie wrażenie, że słuchajcie, dzielą nas mniej więcej dwie dziesięciolatki. Ja jestem mniej więcej o 20 lat od was starsza. I mam takie wrażenie, że w tym czasie bardzo wiele takich bazowych bardzo pojęć zupełnie zmieniło swoje znaczenie. Tutaj takim przykładem na przykład jest prywatność, tak? Ja zupełnie inaczej postrzegam prywatność, niż wy ją postrzegacie, bo wasz osąd, wasz pogląd zmieniły media społecznościowe, zmieniło komunikowanie się ze sobą ciągłe, zmieniło takie życie w takim ciągłym strumieniu informacji. Mnie niesamowicie też rozczula to, że teraz tak łatwo jest zostać osobą publiczną, osobą znaną. Do waszego świata wchodzą ludzie, którzy mogą być dla was wzorem, dlatego że coś osiągnęli, ale równie często dlatego, że są popularni, dlatego że są znani, bo są znani. Mnie bardzo mocno rozśmieszył wywiad z takim jednym polskim celebrytą, który zasadniczo znany jest z tego, że jest ładny. Czyli się nie napracował, tak? Znaczy, podejrzewam, że później jakoś tą urodę musiał podtrzymywać, ale no, zasługą to jego nie było, tylko dobrych genów. I on, udzielając wywiadu, opowiadał o tym, że jest taki bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ponieważ umieszcza tam zdjęcia i informacje, które są istotne dla ich fanów. No tak, z dużym zainteresowaniem czytałam ciąg dalszy. Nie wiem, o ochronie wilka może, o ociepleniu klimatu może jakieś takie rzeczy, no nie wiem, o zdrowym odżywianiu chociażby wspomnianym na początku. Okazało się, że nie. Pan umieszcza na mediach społecznościowych zdjęcie, jak wygląda, gdy się budzi oraz co je na śniadanie. W porządku, właściwie co ja tam wiem, tak? Dla mnie, ale ma tam kilkadziesiąt tysięcy osób, które go obserwują. I to jest jakieś zjawisko, którego ja na przykład już jako osoba niemal 40-letnia po prostu nie rozumiem, tak? I często jest tak, że mam takie poczucie, że wy w tym cyfrowym świecie również jesteście trochę sami. Dlatego, że no, nie czarujmy się, rodzice, podejrzewam, że raczej też nie za bardzo są biegli w tym wszystkim. Może mają konto na Facebooku i może wrzucają tam nawet zdjęcia z urlopu, ale myślę sobie, że trudno nam jest już jako troszkę starszym osobom pojąć, czym te media społecznościowe są napędzane. A do tego jeszcze zmienia się też takie jakby podejście ludzi do otaczającego ich świata. Ja jakiś czas temu skomentowałam jakiś tam post wrzucony przez mojego kolegę na jego Facebooka i pewien człowiek, którego nie znam zupełnie, nie mam pojęcia skąd się tam wziął, był pewnie jakimś znajomym mojego kolegi, nie zgodził się ze mną. Natomiast to, w jaki sposób się do mnie odezwał, było dla mnie szokujące po prostu, ponieważ on mi napisał wypowiedź w tonie tak pogardliwym i tak agresywnym, że ja po prostu zrobiłam to, co robię zawsze, czyli powiedziałam: okej, i na tym nasza rozmowa się kończy, ponieważ ja absolutnie się nie zgadzam, żeby ktoś się do mnie zwracał w ten sposób. Jeżeli nie możemy rozmawiać z szacunkiem wzajemnym, to nie będziemy rozmawiać wcale, dziękuję, i pożegnałam się. Dostałam odpowiedź jeszcze po tym, na którą już nie odpowiedziałam, żebym się przyzwyczajała do takiej agresji, ponieważ to nie jest w ogóle nawet najgorszy hejt, który może mnie w życiu spotkać. Słuchajcie, i ja wam powiem, że nie ogarniam, naprawdę. Nie ogarniam tego, że ktoś może traktować mnie bez szacunku i kazać mi się do tego dostosować. Słuchajcie, ja mam, już kończąc tylko, mam jeszcze zajęcia z szkołami podstawowymi. Potrafię pytać dzieci: słuchajcie, kto w ciągu ostatniego miesiąca nie powiedział o kimś czegoś złego, albo nie wiem, nie obgadał kogoś, albo nie napisał o kimś czego złego w internecie? Słuchajcie, to jest wstrząsające, kiedy szósta klasa, 30 dzieciaków na sali, nikt nie podnosi ręki.
Dajemy sobie do tego prawo. Dajemy sobie prawo do przekraczania granic. Dajemy innym ludziom prawo do tego, żeby przekraczali nasze granice. I tylko pytanie, czy chcemy to akceptować? Czy będziemy się poddawać i płynąć z nurtem, bo tak robią wszyscy? Czy zawalczycie o siebie? Ja wam strasznie mocno życzę, żebyście byli w dobrym kontakcie z samym sobą, żebyście potrafili o swoich potrzebach myśleć, żebyście potrafili je rozpoznawać, a przede wszystkim, żebyście potrafili zastanowić się, czy to, co gdzieś robicie, albo to, czego używacie, naprawdę zaspokaja wasze potrzeby. Ten telefon, ta gra, w którą gram 8 godzinę mimo irytacji rodziców, ta substancja, która gdzieś tam pozwala mi odpłynąć i zapomnieć. Czy to zapewnia moje potrzeby? Bo gwarantuję wam, że nie, tak? Tylko do tego, żeby do tego dojść, trzeba troszkę takiego bliższego kontaktu ze sobą. Moi drodzy, ja wam życzę mądrych wyborów. Ja wam życzę, żebyście z tego okresu dojrzewania, który jest tak dla was istotny, wyciągnęli, po prostu wycisnęli go jak cytrynę. Dlatego, że to, co dzisiaj przeżywacie, będzie stanowiło o tym, jakimi będziecie ludźmi. Bardziej intensywnie niż teraz już się zmieniać nie będziecie, chociaż będziecie się zmieniali przez całe życie, ale nie tak intensywnie, nie z takim potencjałem jak w tej chwili. Dokonujcie mądrych wyborów. Dziękuję.